Now we are on the main square called Rynek in Polish. Here's a lot of houses from 19th century, shops and restaurants. At the town hall on the market square, there is a regional museum where you can find a lot of exhibits and information about Świecie. Not so far from the main square, it's Mały Rynek, the center of the old town. Here you can find the main building of the post office, and also it's a nice place for relaxation. Entrance of the zamek, castle in English, which is the one of the symbols of Świecie. The castle is a perfect example of the medieval architecture. The tower behind me has more than 34 meters tall and it's the highest leaning tower in Poland. Right behind me, it's the old parish church which had been under construction from the middle of 14th century for about 300 years. During the Second World War, it was completely destroyed and then rebuilt in 1980. Dzień dobry. Wzgórze ma 10 km długości, a z najwyższego punktu rozpościera się malowniczy widok na rzekę Wdę i Wisłę. Nazwa Diabelce wywodzi się od wyrazu diabły, które według legend zamieszkiwały te tereny i nocami nie pozwalały rybakom na przeprawy wodne. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Jóźwiak. Pracuję w Ośrodku Kultury w Świeciu. Prowadzę tutaj zajęcia teatralne z młodzieżą oraz zajęcia cyrkowe. Świecie to jest takie magiczne miejsce, gdzie jest naprawdę, jeżeli chodzi o wielkość miejscowości, bo jest to naprawdę nieduże miasto, ale odsetek ludzi uzdolnionych artystycznie jest naprawdę bardzo duży. I zawsze się śmiejemy, że pomimo tego, że Świecie jest takie małe, to naprawdę ma predyspozycję, żeby konkurować jakością kultury z takimi miastami jak Kraków, Wrocław, które, no nie ukrywając, tą ofertę kulturalną mają dużo bogatszą. No ale mamy naprawdę cholernie uzdolnionych ludzi tutaj w Świecie. Mamy i muzyków, śpiewaków, rzeźbiarzy, malarzy,
Za chwilę będziemy mieć aktorów. Każdy, mamy naprawdę wiele różnych festiwali i jakby jednoznacznie określić, który skupia najwięcej ludzi, na który festiwal przychodzi najwięcej ludzi, jest ciężkie, bo każdy trafia do innego segmentu tych ludzi, ale chyba ostatnio jednym z takich największych jest Blues na Świecie. Z drugiej strony już za chwilę mamy wrzesień i jest maraton piosenki osobistej, nocne śpiewanie. Co jest mniej się bać i nie zadomi nas. Za chwilę będzie przecudowna inicjatywa Festiwal Smaku w Grucznie, gdzie też coraz większy rozgłos jest w Polsce tej imprezy i to jest jedna z większych imprez też w Polsce tego typu, gdzie są mali, lokalni producenci ze swoją żywnością, z produktami, których na co dzień w sklepach naprawdę ciężko dostać. Też za niedługo piękna inicjatywa Festiwal Mocnych Brzmień. Ciężka rockowa muzyka, gdzie też mamy okazję posłuchać tych młodych wykonawców, ale zawsze te stare dinozaury polskiej muzyki rockowej się znajdą i można miło spędzić czas. Niedawno był Festiwal Orkiestr Dętych, który też skupia bardzo dużo osób wokół siebie, szczególnie mieszkańców Świecia, bo to jest impreza z tradycją, ma już ponad 25 lat, więc ludzie są przyzwyczajeni do tego i zawsze z miłą chęcią przychodzą i słuchają tych orkiestr. Jesteśmy otwarci i lubimy nowych ludzi. Nie było chyba takiej sytuacji, żebyśmy kogoś, nie wiem, odrzucali. Jest tutaj miejsce dla każdego. Tak jak wspomniałem, jest tyle działań, że niezależnie od tego, kto by co robił, czy zajmował się fotografią, sportem, filmem, czymkolwiek, naprawdę czymkolwiek, jeżeli jest jakiś zalążek takiej małej pasji, to znajdzie tutaj ludzi, z którymi nawiąże dobry kontakt i będzie mógł to robić. I myślę, że bariera językowa nie jest tutaj przeszkodą, bo nieraz spotkałem się z sytuacją, że jeżeli wchodzimy na taki etap twórczości, sztuki, to język jest kompletnie zbędny. We have few playing fields, especially for basketball and football. This, you can see, this is the biggest stadium in Świecie for athletics.
of people playing basketball, football, also running or riding a bicycle. Especially these two last sports, running and riding a bicycle, became really popular in few last years. Hello. Now we are in Kozłowo, in the horse center Eden. When we started, it was difficult, yes, and hard, because you have to know your horse and his personality, and you have to coordinate your moves with the horse, and it isn't so easy. Nothing, you don't need nothing, here is everything. You only have to decide, and it's all. If you like to feel free, do it. Znajdujemy się właśnie na moście kolejowym. Za mną rozpościera się panorama Kozłowa. 3 kilometry dalej swoją siedzibę ma burmistrz Świecia. Kozłowo jest typowym miastem rekreacyjnym. Mieszkańcy Świecia przyjeżdżają tutaj, aby łowić ryby, pływać. Na dole znajduje się pomnik znalezionego w 1850 roku meteorytu, który został w dużej części odwieziony do muzeum w Berlinie. Podążając ścieżką w stronę Świecia, znajdziemy pomnik Fryderyka Chopina, który przyjeżdżał do Kozłowa na wieczorne herbatki. Popularne jest przede wszystkim wśród rowerzystów. Cześć! We are in Deczno, a lake placed really close to Świecie, where you can come, drink beer and enjoy your time like people behind me.